Cześć kochani moi mili. Zaczynamy dzisiaj przygodę z kolejnym mydłem nie do wyrobienia. Bulldog. Tak to się zwie. I zaraz zobaczymy, czy to się nada do prania skarpet, czy też do golenia. Ja kupiłem relief krążek, jest, słuchajcie, w takim ładnym drewnianym tygielku. Kosztuje to 6 dych, więc dosyć dużo. Ten tutaj relief kosztuje połowę ceny, 3 dychy. Otrzymujemy pudełko, mydełko w takim oto kartoniku. Słuchajcie, no z pieskiem z przodu. Pachnie jak szare mydło, tu niby marzę aloes, kamelina i grenti tu z przodu wypisane. Słuchajcie, jedno co na razie zauważyłem, to nie mieści się. Tu mam taką ładną miskę Antica Barberia, taką malutką, na mały pędzelek. Chciałem założyć i lipa. Gdzie te miski? Może to może. Druga miseczka taka. No tu już trochę lepiej, ale niewiele lepiej. I trzeci kubek kęta tu od biedy byśmy mogli zalać. Także na razie to problem, delikatny problem z miskami. Więc po prostu zainstaluję go w kubku na ciepłą wodę po prostu i zaleję wodą. Później to się wszystko wyleje. Pędzel. O. Tradycyjnie. Ła, woda cieknie. Dzik już mi się moczy w kubku też. Także no i co? Zaczynamy test tego mydełka i dni kilka i będzie wiadomo, parę goleń, będzie wiadomo co to jest, czy da się tym w ogóle ogolić, także a my za moment się spotkamy na właściwym filmie, znaczy na filmie za moment, a w rzeczywistości za dni kilka, no bo no sam ciekaw jestem co z tego wyjdzie. Zaczynamy test, zapraszam na film. Cześć kochani moi mili, witam was na kolejnym teście mydła. Uzupełnienie mydła w zasadzie Relief Bulldog. I co o tym mydle? Mydło doskonale nadaje się do prania skarpetek. Jak widać, piana świetna. A pojedynczo można, podwójnie, tak jak widać. O, mydło Bulldog z takim pieskiem charakterystycznym. Świetnie się nadaje do, o, do wyprania skarpet. Tak to wygląda. O, jak widzicie, niezła piana się nam porobiła. O, wypuczemy. Mydło wyjmiemy, bo ucieka. Może sobie położę do brodzika. A na poważnie mówiąc, tak pół żartem, na poważnie to wam powiem, to jest kpina po prostu.
kpina. Trzy dychy wkładu zupełniający. Sześć dych, ładna drewniana miseczka. No tylko miseczka jest ładna i drewniana. Sześć dych w miseczce, kpina, nie wiem za co. Słuchajcie, dwa golenia. No gdybym nie był na wizji, to ja chyba ostrzejszych słów używał. Dwa golenia, każde zakończone sztyftem tabaka. No akurat tabako tu mam pod ręką. Najlepiej w szafce akurat. Także dwa golenia, dwa zakończone, tak jak powiedziałem, drugie przejście tabakiem. Trzy brzytwy, bo już przy drugim goleniu to już sam zwątpiłem, czy jestem dobrze oszczący, ale dobrze oszczę. Jedna z brzytw oszczył Tomek Szark, którego serdecznie pozdrawiam. Fajnie brzytwa naostrzona, także, ale no już zwątpiłem po prostu. Kpina producenta, 6 zł za coś takiego. Kpina, 3 dychy za, tak jak powiedziałem, za wkład uzupełniający. Za co? Żeby se skarpetki wyprać, to można kupić coś tańszego. 6 dych to już jest fajne, naprawdę fajne mydło do golenia, które sobie możecie wybrać w jakimś sklepie internetowym. Kochani, to sobie stało na półce Wilkinson obok za 16 zł. Ja dawałem 25, ale teraz była jakaś promocja, więc można było kupić za 16. Ja nie powiem, że jest to mydło dla kogoś, kto zaczyna przygodę z goleniem, bo jest to twarde mydło. Trzeba trochę wprawy, ale to ma zapach, nawet jak teraz otworzyłem puszkę, to ma zapach, to ma pianę, to po prostu goli. A to jest kpina, na tym się zatrzymuje brzytwa, tak jak powiedziałem, dwa golenia, oba tylko na pierwszym przejściu, pocięty na brodzie, pocięty na tym, ja wymieniałem przy drugim goleniu brzytwę, wymieniałem dzika na borsuka. To jest żart, po prostu to jest żart producenta z nas kupujących, z nas wydających pieniądze, czasami dla kogoś duże pieniądze, 60 zł, czasami dla kogoś jest to sporo na mydełko sobie tak poświęcić. I po prostu, a ktoś, zwłaszcza że ktoś patrzy, drewniany ładny tygielek, kupię sobie fajne albo komuś na prezent i otrzymuje coś, na czym raz, że nie ma piany, piana znika, piana jest mydlana, tego się nie da wyrobić, cienka, także to już pomijając, jakby piana znikała. Bo tu mam dwa mydła znikające, choćby jedno francuskie, jedno tak francuskie, później jest Nosferatum polskie. Te mydła mają świetne właściwości, także niech ta piana znika, ale niech to mydło jakieś będzie. A na tym się zatrzymuje brzytwa, po prostu zatrzymuje się brzytwa. Tak jak powiedziałem, ja nie dokończyłem tych goleń, bo tym się nie da golić. Ja w tej chwili się łapię za brzytwę, łapię się za mydełko. Nie wiem jeszcze, dzisiaj chyba sobie wezmę Barista on Demand dla zrelaksowania, że tak powiem, po tych ciężkich próbach ogolenia się tym czymś. To jest podobne do mydła Rosomak. Mam tutaj też takie to mydełko, pamiętacie, gdzieś tu stoi, teraz mi się przypomniało, czekajcie, bo tu dużo tego, tu jest Rosomak naturalny, ja już ceny nie pamiętam, ale no to był naturalny też zatrzymywacz brzytwy, po prostu na tym się, jak powiedziałem, na tym się brzytwa zatrzymuje, tym się nie da ogolić, masakra, za tą cenę masakra, po prostu masakra, naciąganie ludzi w butelkę, tyle powiem.
Trzymajcie się i do następnego filmu. Ja wracam do prania skarpetek. Cześć, hej.